Dobry wieczór Państwu. Witamy w imieniu Żydowskiego Instytutu Historycznego imienia Emanuela Ringelbluma na spotkaniu dotyczącym pogromu Żydów kieleckich w 75. rocznicę. Wydarzenie to miało miejsce 4 lipca 1946 roku i spotykamy się z tej okazji również po to, żeby nie tylko przybliżyć ten temat, ale również oddać hołd jego ofiarom i też mieć pewną refleksję na temat naszego stosunku do innych ludzi. Jest naprawdę dużą przyjemnością i zaszczytem, że możemy też to wydarzenie transmitować do Państwa również w tłumaczeniu na polski język migowy. I cieszymy się, że tą drogą możemy dotrzeć do szerszej grupy zainteresowanych. Szanowni Państwo, naszymi gośćmi są wybitni znawcy tematu i chcemy Państwu opowiedzieć o tym, jak było, przedstawić fakty historyczne, zastanowić się nad pewnymi konsekwencjami. Dyskutować czy rozmawiać będą pani profesor doktor habilitowana Joanna Tokarska-Bakir, etnolog i antropolog kultury, pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, stypendystka wielu wybitnych uczelni, między innymi na Uniwersytecie w Princeton, laureatka również wielu nagród, no i przede wszystkim autorka bardzo ważnej książki na temat pogromu kieleckiego, pod tytułem Pod klątwą – Społeczny portret pogromu kieleckiego, opublikowany w 2018 roku. Naszym gościem jest też profesor doktor habilitowany August Grabski, historyk, pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego, autor wielu książek, między innymi o Centralnym Komitecie Żydów w Polsce, żydowskim życiu religijnym i relacjach Żydów z ruchem komunistycznym. Zajmuje się też naukowo powojennymi dziejami Żydów w Polsce i był redaktorem ważnej książki Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zajmował się tomem dotyczącym Holokaustu i powojnia. I naszą trzecią rozmówczynią jest pani doktor Anna Rozner, również pracownik naszego Instytutu. Obecnie bada relacje holokaustowe zebrane przez Centralny Komitet Żydów Polskich. Opisywała i badała rejestrację ocalałych z zagłady prowadzoną przez Centralną Komitet Żydów Polskich i autorka książki pod tytułem Obraz społeczności ocalałych w Centralnej Kartotece Wydziału Ewidencji i Statystyki CKŻP. To są nasi prelegenci, czy też nasi rozmówcy, bo nie będziemy mieć czasu, aby dużo czasu poświęcać na każde z pytań, które dla Państwa przygotowaliśmy. Chcemy rozpocząć od pokazania pewnego materiału zdjęciowego. Po pierwsze zobaczymy kilka zdjęć, które wykonała reporterka Wojskowej Agencji Fotograficznej Julia Pirot, która wyjechała z Warszawy 4 lipca w nocy i w eskorcie wojskowej dotarła do Kielc i tam wykonała dokumentację pogrzebu i osób, które brały udział w tym wydarzeniu. Także bardzo proszę, zobaczmy te fotografie.
Tutaj można zobaczyć te zdjęcia, wrócić do nich na portalach zdjęć i dokumentacji Żydowskiego Instytutu Historycznego, które są dostępne jako DELET i Centralna Biblioteka Judaistyczna. Natomiast chcemy jeszcze Państwu pokazać fragment kroniki filmowej pokazujący pogrzeb. Jest to dosyć wzruszający obraz. Kielecki wstrząsnął sumieniem świata. Ulicami przeszedł kondukt żałobny z 40 trumnami ofiar straszliwego pogromu. Wymordowano bez litości starców, kobiety i dzieci, dlatego jedynie, że byli Żydami. Nie oszczędzono partyzanta, oficera dywizji kościuszkowskiej, lekarza i niemowlęcia. Za trumnami pomordowanych szli przedstawiciele rządu i wojska, partii politycznych i organizacji społecznych. Cała Polska demokratyczna łączy się w bólu i żałobie z narodem żydowskim. Te kobiety przeszły przez gehennę obozów niemieckich i dziś w zaraniu odrodzonej wolności straciły swoich najbliższych. Straciły ich z rąk ludzi, którzy mienią się Polakami. Nie możemy zrzucić z siebie odpowiedzialności za tę zbrodnię, która rzuciła cień na dobre imię Polski. W imię sprawiedliwości i w imię honoru narodu polskiego ogniska brunatnej zarazy będą zniszczone. Czym różnią się te kobiety żydowskie od polskich żon i matek, które tak niedawno oplakiwały swych bliskich na pogorzeliskach Majdanka i Radogoszczy? Nie różnią się niczym, jak niczym nie różnią się polscy pogrobowcy hitleryzmu od niemieckich oprawców z SS. Jednaka jest ich zbrodnia i jednaka musi być kara. Dziękuję. Chcę też Państwu przypomnieć, że można nasze spotkanie komentować, czy też zadawać pytania i te pytania możecie Państwo wpisywać w komentarzach pod relacją. Pod koniec naszego spotkania zostaną one zebrane i te, które mogą bardziej naświetlić pewne szczegóły, będą przez nas przedstawione tutaj naszym ekspertom. Chciałabym zapytać, jaka była sytuacja ocalonych tuż po wojnie, czy w tym pierwszym okresie 45, czy nawet 4, 5, 6 roku, jak byli przyjęci ocaleni z Holokaustu Żydzi? I to pytanie chciałam zadać pani doktor Rozner. Dziękuję bardzo. Ja może zacznę od tego, że bardzo ciężko jest powiedzieć, ilu Żydów przeżyło Holokaust. I pozwolę sobie oprzeć się na statystyce, którą prowadził Wydział Ewidencji i Statystyki Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. Ten wydział prowadził rejestrację ocalałych. To była rejestracja dobrowolna, więc na pewno liczby są zaniżone. Ale według tej rejestracji możemy mówić o około 300 tysiącach Żydów, którzy przeżyli i przynajmniej przez jakiś czas znajdowali się na ziemiach polskich. Większość z nich przeżyła na terenie ZSRR i Wydział Repatriacji pracujący w CKŻP organizował powroty tych Żydów. Ponieważ było problemem zorganizowanie jakiegoś miejsca, w którym mogliby przebywać, można by było ich osiedlać, a nie było już do czego wracać z miejsc pobytu przedwojennego, postanowiono zorganizować ośrodki takie tymczasowego pobytu. W związku z sytuacją, która wtedy była, największa ilość repatriantów, i tu możemy mówić o mniej więcej 95 tysiącach, trafiła na Dolny Śląsk. Natomiast już same Kielce, jako miasto wojewódzkie, były siedzibą Komitetu Wojewódzkiego CKŻP. Komitety wojewódzkie stanowiły dość ważne ogniwo w pracy tej instytucji. Kontrolowały powiatowe i regionalne biura, ale też prowadziły różnego rodzaju pomoc dla ocalałych.
W związku z czym często te skupiska powstawały w miejscach, gdzie były te komitety. I stąd możemy mówić o skupisku kieleckim. Natomiast według CKŻP w 1945 roku mamy tam 45 właśnie tak zwanych skupisk, czyli domów, które były zasiedlone przez ocalałych. I szacunkowo jest to około 2000 osób, być może troszkę mniej niż 2000, no, bo te szacunki też nie są idealne, nie mówią bardzo, nie podają bardzo dokładnych liczb. I tu jeszcze na koniec tylko mogę wspomnieć o tym, że pogrom kielecki nie był jedynym pogromem oczywiście, który zdarzył się po wojnie. Poza zdarzeniami jednostkowymi i morderstwami czy pobiciami, które zdarzały się na terenie właściwie całego kraju, warto wspomnieć o pogromie krakowskim z 1945 roku, który no nie nawiązywał bezpośrednio do tego pogromu, natomiast też pokazywał pewnego rodzaju nastawienie do powracających Żydów. A jakie postawy społeczne doprowadziły do tego tragicznego wydarzenia w Kielcach? I właśnie jeżeli byśmy chcieli przyjrzeć się też innym agresywnym napaściom na te społeczności żydowskie w innych miastach, czy to jakoś miało wpływ? Skąd właściwie brały się takie reakcje? Przecież było wiadomo, że to są osoby, które jednak przeszły piekło obozów koncentracyjnych i te informacje już były wtedy znane. Były też znane wiele zdjęć i też kroniki filmowe zajmowały się jednak no, tym, co zastało wojsko na Majdanku po wyzwoleniu w Auschwitz, więc myślę, że ludzie mieli świadomość gehenny, przez którą przeszli Żydzi. Co stało się, że jakby nie brano tego pod uwagę jakoś bez jakiejś dozy współczucia? Czy nie widziano tej grupy jako jakoś szczególnie poszkodowanej? Jakie były postawy społeczne? Pytanie do pana profesora Augusta Grabskiego. Proszę państwa, jeśli chodzi o stosunki polsko-żydowskie, po roku 1944, po wyzwoleniu Polski przez Armię Czerwoną, gdybyśmy musieli scharakteryzować te stosunki jednym słowem, to musielibyśmy powiedzieć, że były one zupełnie fatalne. Było to nie tylko konsekwencją czy dziedzictwem wojny, doświadczeń wojennych, ale wręcz okresu międzywojnia, okresu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to Żydzi nie mogli korzystać z pełni praw obywatelskich, podlegali różnym formom dyskryminacji, byli wykluczani z funkcji publicznych, byli ograniczane były ich prawa do zdobywania wyższego wykształcenia. Żydzi podlegali różnym formom bojkotu ekonomicznego. Oczywiście byli też odrzuceni przez autorytety moralne. W 1937 roku prymas Chlont scharakteryzował polskich Żydów jako awangardę bolszewizmu i demoralizacji. Atmosfera społeczna w okresie międzywojnia w stosunku do Żydów przesycona była też przemocą. Mieliśmy już wtedy 4 fale pogromowe. Ta pierwsza, najbardziej krwawa, trwająca od roku 18 do roku 21 pochłonęła prawdopodobnie ponad 230 istnień ludzkich. Ostatnia, która miała miejsce w latach 35-37, rozlała się po całym kraju, dotyczyła 120, być może nawet 150 polskich miast i też doprowadziła do wielkich strat materialnych, doprowadziła do śmierci być może 30 Żydów. Ciężko rannych było około 2000 Żydów. To wszystko pokazuje, w jakiej rzeczywistości społeczno-politycznej funkcjonowała już wówczas mniejszość żydowska. Dodam, że w zasadzie te pogromy z lat 30. w dużym stopniu pozostawały bezkarne. Konsekwencją takiej sytuacji był również fakt, że wszystkie duże obozy polityczne, Narodowa Demokracja, Chrześcijańska Demokracja, Ruch Ludowy, również Sanacja po 1935 roku,
w swoich programach politycznych przewidywały usunięcie polskich Żydów poza granice polskiej państwowości. I z takim mniej więcej balansem doświadczeń wkroczyło polskie społeczeństwo i mniejszość żydowska w okres II wojny światowej, gdzie do tego całego arsenału uprzedzeń antysemickich bardzo szybko dołączyły nowe argumenty, chociażby związane z zachowaniem Żydów polskich na Kresach Wschodnich po 17 września 1939 roku. Nie ulega wątpliwości, że większość polskiego społeczeństwa w stosunku do tragedii żydowskiej doby Holokaustu pozostała bierna. Natomiast no, mieliśmy też oczywiście przykłady działań solidarnościowych, ratujących Żydów. Na pewno jednakże ustępowały one działaniom negatywnym. Bez wątpienia no, w ostatnich latach mamy do czynienia z wieloma nowymi ustaleniami odnośnie tych zjawisk negatywnych. W każdym bądź razie mieliśmy do czynienia z falą pogromów na Kresach północno-wschodnich w roku 1941, których symbolem jest przede wszystkim pogrom w Jedwabnem, ale takich pogromów było ponad 60. Mieliśmy do czynienia z masowym zjawiskiem szmalcownictwa, z masową pomocą lokalnych społeczności świadczoną Niemcom w okresie likwidacji ośrodków gettowych. Mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem polowania na Żydów po likwidacji ośrodków gettowych. To były polowania organizowane oczywiście pod niemieckim przymusem, ale bardzo często ludność wiejska uczestniczyła w nich no, z pewnego rodzaju satysfakcją. W końcu musimy wspomnieć o fenomenie zbrodni popełnianych na Żydach usiłujących znaleźć schronisko w kompleksach leśnych ze strony różnych formacji partyzanckich, w tym Armii Krajowej i również Narodowych Sił Zbrojnych. A więc mieliśmy bardzo wiele negatywnych doświadczeń, które kształtowały stosunki polsko-żydowskie w okresie międzywojnia, w okresie Holokaustu. I po roku 1944 kolejnym kamieniem obrazy dla głównego nurtu polskiego społeczeństwa, dla głównych obozów politycznych staje się postawa Żydów w stosunku do nowej polskiej państwowości, w stosunku do Polski Ludowej, mniejszość żydowska w całości, bez względu na rozliczne podziały polityczne w ramach tej mniejszości, popiera władzę polskich komunistów. Popiera władzę polskich komunistów, ponieważ tylko ta nowa władza umożliwiała im pozostanie na ziemiach polskich i była gwarantem, przynajmniej w warstwie deklaratywnej, bezpieczeństwa fizycznego ocalonych Żydów. Tutaj podkreślę, że te doświadczenia Holokaustu w żaden sposób nie zmieniły postawy głównych obozów i ugrupowań politycznych polskiej prawicy. Nadal Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Pracy, duża część ruchu ludowego opowiadała się za usunięciem z Polski Żydów, mimo że przecież ta mniejszość została fizycznie zredukowana o 90%. Konkludując, te wszystkie pogromy, z jakimi mamy do czynienia po wojnie, różne inne indywidualne zbrodnie antysemickie, musimy widzieć też w takim kontekście, że sprawcy tych pogromów nie mieli poczucia naruszenia podstawowych norm społecznych. W konsekwencji Holokaustu zdawało się, że życie żydowskie straciło zupełnie swoją wartość i bardzo często osoby uczestniczące w pogromach czy w Rzeszowie, w Kielcach, czy w Krakowie, czy w innych tego typu antysemickich wydarzeniach miały poczucie, że działają zgodnie z tradycyjnymi wartościami religijnymi, a ich działaniom można przypisać wręcz walor patriotyczny.
A już przechodząc do Kielc i do pytania dla pani profesor Tokarskiej-Bakir, czy możemy powiedzieć, kim byli ci Żydzi, którzy zgromadzili się i zamieszkali przy Plantach 7 w Kielcach? Kim oni byli jako ofiary? Czy się bronili? Czy mieli możliwości samoobrony? Kim byli sprawcy? Skąd wzięła się ta legenda o porywaniu dzieci przez Żydów? I jaki był przebieg tego tragicznego zdarzenia? I wiem, że pytam panią profesor o streszczenie książki, która liczy sobie 1000 stron, ale spróbujmy przybliżyć te fakty bezpośrednie z Kielc z tamtego okresu. Tak, to jest zadanie nie do wykonania, ale zobaczymy, jak pracuje selekcja w mojej głowie, jeśli mam do dyspozycji tylko 5 minut. Na pewno będę mówić trochę dłużej. Pierwsza rzecz. Ofiary pogromu kieleckiego, zarówno ci, którzy zostali zabici, jak i ci, którzy ocaleli z tego pogromu, to byli Polacy. Ja o nich mówię żydowscy Polacy. Można jeszcze o nich powiedzieć, że to byli Kielczanie, to byli ludzie z Kieleckiego. To jest bardzo ważne, ponieważ często w historiografii przedstawiano ich po prostu jako mieszkańców schroniska. Tymczasem, jak wykazaliśmy w artykule wraz z Jarosławem Dulewiczem, w artykule, który będzie opublikowany wkrótce w Skripta Judaika, piśmie Uniwersytetu Jagiellońskiego, byli to ludzie pochodzący z Kielecczyzny w ogromnym stopniu, będący w trakcie odzyskiwania swojej własności. Niektórzy już odzyskali, a ci, którzy mieszkali w schronisku przy Planty 7, jeszcze tej własności nie odzyskali, bo jak wiemy, ich własność została zajęta przez polskich sąsiadów w czasie wojny, w czasie wysiedlenia. Byli to ludzie, którzy mieli rozmaite plany. Przede wszystkim to byli ludzie, którzy właśnie opuścili swoje kryjówki w związku z tym, że wojna się skończyła, że wrócili do kraju albo z Rosji, albo z obozów i chcieli prowadzić normalne życie. Część z nich to mieszkańcy, mówię teraz o mieszkańcach drugiego piętra przy Plantach 7-9, to byli kibucnicy, czyli młodzi ludzie, którzy planowali wyjazd do Palestyny, uczyli się rolnictwa. Już inne grupy kibucników z Ichudu opuściły Planty i ci ludzie pojechali do Palestyny. Ocalali też do Palestyny trafią. To jest drugie piętro Plant 7. Na pierwszym piętrze był komitet żydowski z Sewerynem Kahane, który zginie w pogromie, a na parterze była kuchnia ludowa wydająca 150 do 200 posiłków dziennie. Więc było to bardzo ważne miejsce dla Żydów kieleckich, ponieważ tam się toczyło właśnie to odrodzone życie. Stanowczo dementuję, nie było na Plantach ani jednego oficera UB. Oficerowie UB mieli dużo lepsze miejsca do mieszkania w Kielcach niż to schronisko. Należące swoją drogą, jeśli chodzi o prawo własności, do rodziny Miriam Machtynger, która jest ocalałą, była ocalałą z pogromu. Wśród tych ludzi, którzy wszyscy są na kartach mojej książki opisani, wielu z nich ma swoje portrety. Wspomnieć należy, no bardzo przywiązana jestem do Rafała Blumenfelda, jednego z najstarszych w kibucu, który zostawił niesamowite wspomnienie. Do Jehiela Alperta i jego żony Hanki. Do mojej bohaterki, bardzo dzielnej dziewczyny, Niusi Borenstein, która tego dnia wyszła na spacer, pierwszy spacer narzeczeński ze swoim narzeczonym Szymkiem i na wieść o tym, że Planty zostały zaatakowane, zdecydowała się powrócić i bronić tego miejsca.
nie mam czasu na to, żeby poświęcić nawet chwili tym portretom i tym twarzom, które są mi bliskie. Wspomnę jeszcze o Józefie Feingoldzie, z którym jestem bardzo związana. Józef Feingold tego dnia przyjechał do Kielc szukać śladów swojej matki, która nie żyła już od dawna. Wraz z jego bratem zginęła w Treblince. On przypadkowo znalazł się na plantach. Przyszedł tam po prostu w niedobrym momencie i został pobity tak ciężko w pogromie, że kiedy przewieziony został do Łodzi, szukający go w szpitalu ewangelickim w Łodzi, ojciec nie mógł go poznać. Józef Feingold przepłynął ocean z ojcem, trafił do Ameryki i można oglądać w internecie piękny film pod tytułem Joe's Violin o skrzypcach, które podarował pewnej młodej Amerykance, skrzypcach, na których grał. Teraz muszę szybko mówić o sprawcach. Sprawcy pogromu kieleckiego to są przede wszystkim milicjanci oraz chłopcy z poboru, wojskowi, którzy włączyli się do pogromu. To trudno zrozumieć. Ta okropna plotka o tym, że to UB zorganizowało pogrom, była związana z tym, że nie mieściło się nam wszystkim w głowie coś, co jest tak proste. Byli to ludzie, którzy byli z poboru powszechnego, milicjanci bądź wojskowi. Więc byli to chłopcy spod Kielc. Oni podzielali tę samą wiarę, która skaziła polskie chrześcijaństwo ludowe, zresztą europejskie, ponieważ legenda o krwi, wyobrażenie o mordzie rytualnym popełnianym rzekomo przez Żydów w okolicy Paschy, ale to było już zupełnie nieistotne, bo potem ten czyn lokalizowano w różnych terminach. To legenda ta wędruje po Europie od XII wieku, od 1144 roku. Najpierw wysyp w Anglii, potem we Francji, w krajach niemieckich, we Włoszech, do Polski przyszła razem z księdzem Piotrem Skargą, którego żywoty świętych pańskich najczęściej poza Biblią wznawiana książka polska rozpropagowała wariant trydencki legendy o krwi. Z Polski legenda o krwi poszła do na przykład Rosji, gdzie w prawosławnym chrześcijaństwie prawie jej w ogóle nie było. Ona rzeczywiście została przyswojona z tych wątków polskich. O co chodzi w tej plotce, która dotyczyła Henia Błaszczyka, ośmiolatka, który po prostu urwał się z domu. Nie był zresztą pierwszy, wcześniej był Janek Binkowski. Mamy przesłuchanie tego chłopca, który znalazł się kilkadziesiąt dni po pogromie. Matka Janka Binkowskiego, który też właśnie na tle niepowodzeń szkolnych z domu uciekł i plątał się po pocieszce, zatrudniając się u różnych gospodarzy, pasał krowy, u jakiejś wdowy gęsi, ktoś tam go przenocował. Matka Janka Binkowskiego była też na plantach i też wołała, gdzie podzieliście mojego syna. Kiedy Henio Błaszczyk, ten ośmiolatek, o którym wspomniałam, pojawił się w domu po trzydniowej nieobecności, żeby nie dostać lania, powiedział, że porwali go Żydzi. To oczywiście spowodowało sensację i sensację na osiedlu. Tego samego wieczoru jeszcze ojciec odwiedził posterunek EMO, gdzie złożył meldunek o zaginięciu Henia, ale ponieważ był pod dobrą datą, milicjanci kazali mu przyjść następnego dnia. Następnego dnia przyszedł już z Heniem i ze swoim kumem, złożył ten meldunek, no i zaczęło się. Na posterunku dyżurnym, jednym z dyżurnych był funkcjonariusz cywilny o nazwisku Sendek. Tak się składa, że był to jeden z organizatorów przedwojennego ONR-u w Kielcach, Endek, którego poglądy były dobrze znane. I ten Sendek po prostu wysłał patrol
na Planty 7, aby przeszukać posesję, szukając innych dzieci, które tam miały się znajdować. Ojciec Henia i Henio wskazali Planty 7 jako adres? Tak, ponieważ wcześniej, jak wynika z zeznań tego kuma Dygnarowicza, przeszli na posterunek mijając Planty i tam już ojciec pytał Henia, czy poznaje kogoś. Patrol wysłany na Planty tym bardziej potwierdził to, ponieważ Henio wtedy wskazał człowieka, który stał pod Plantami. Był to Kalman Zinger, którego przesłuchanie osobiście znalazłam. Jest to wstrząsające przesłuchanie człowieka, któremu to aresztowanie uratowało życie zresztą, ponieważ był wtedy w areszcie. Kilka tych patroli było, milicjanci szli na Planty, rozpowiadając całą historię, którą jak papugi powtarzali Henio i jego ojciec i kum. Także można rzeczywiście powiedzieć, że Milicja Obywatelska w Kielcach przyczyniła się do tego, że legenda o krwi się po mieście rozpełzła. Natomiast trzeba stanowczo tutaj powiedzieć jeszcze jedną rzecz. W Kielcach, nasze wyobrażenie o władzy komunistycznej w Kielcach jest bardzo błędne. W Kielcach były różne ośrodki tej władzy, na przykład Milicja Obywatelska rywalizowała z Urzędem Bezpieczeństwa. Na czele Urzędu Bezpieczeństwa stał antysemita Sobczyński, ale to nie znaczy, że oficerowie tego urzędu przyczynili się w jakikolwiek sposób do pogromu. Wręcz przeciwnie, oficerowie tego urzędu, jak dowiodłam niezbicie, ratowali Żydów z pogromu. Jeden z nich, Zygmunt Majewski, wyprowadził z Plant dwóch chłopców żydowskich, których potomkowie żyją dziś w Izraelu pod nazwiskiem Sarit. Oni się nazywali Średni w Polsce. Dzisiaj jest to rodzina Sarit. Jeden z potomków uratowanego przez Zygmunta Majewskiego chłopca jest szefem policji w Tel Awiwie, więc można to wszystko sprawdzić u źródeł. Dzięki mojej książce udało się spotkać wnuczkę Zygmunta Majewskiego, tego ubeka, który uratował tych dwóch chłopców z rodziną Sarit. Doszło do tego spotkania w Izraelu. Więc nie wszystkie rzeczy, nie wszystkie opowieści o Kielcach są opowieściami tak tragicznymi, jak ta zasadnicza opowieść o 40 ofiarach i ponad 80 rannych. Jeśli chodzi o sam przebieg, już zupełnie nie mam czasu, ale no cóż, mogę powiedzieć tylko, że były trzy fale pogromu. Pierwsza fala była związana bezpośrednio z patrolem milicjantów, który przyszedł na Planty. Nastąpiła kłótnia pomiędzy szefem UB i zastępcą szefa Milicji Obywatelskiej w Kielcach, czyli między Sobczyńskim i Gwiazdowiczem, na temat zasadności przysłania milicji na Planty. Milicjanci byli absolutnie przekonani, że Żydzi porywają dzieci na mace i przeszukanie, które miało miejsce na Plantach, nie wskazywało w ogóle na to, że zamierzają bronić Żydów, którzy tam mieszkają. Podobnie można powiedzieć o wojsku, które zostało przysłane na miejsce. Nie stawił się pułkownik Kuprza, który był dowódcą Wojska Polskiego w Kielcach. On do końca lekceważył pogrom. Tymczasem była to osoba, która miała największą moc decyzyjną, powinna właściwie dowodzić sytuacją, która tam miała miejsce, ale on po prostu się nie stawił. Był to żołnierz radziecki w polskim mundurze, słabo mówiący po polsku i lekceważący tę sytuację. Tymczasem Sobczyński wiedział, jaki tutaj jest jakie są zasady jakby dowodzenia i usiłował jego właśnie, który był szefem Komitetu Bezpieczeństwa takiego ciała, które składało się z szefa UB, szefa milicji, szefa KBW, przedstawiciela Rosjan i PPR-u. Sobczyński usiłował skłonić Kuprzę, czyli właśnie szefa Komitetu Bezpieczeństwa, do przejęcia dowodzenia. Jak mówiłam, były trzy fale.
trzy fale ataku na Planty 7. Pierwsza była związana z prawdopodobnie przypadkowym wystrzałem w budynku przy odbieraniu przez żołnierzy Wojska Polskiego broni, bo jeszcze wpadli oni na pomysł, żeby zapobiec ewentualnej prowokacji, chcieli odebrać broń, którą mieszkańcy Plant mieli legalnie do obrony. Te broni odebrano około 10:00 i wtedy padł prawdopodobnie przypadkowy wystrzał, który pociągnął pierwsze ofiary. Druga faza ataku przypadła na godzinę około 12 do 14, kiedy na Plantach zjawili się robotnicy Ludwikowa. Tam pracował między innymi brat i wuj Henia Błaszczyka i robotnicy Ludwikowa zostali podburzeni tą właśnie plotką. I kolejna faza, tak koło godziny 15, właściwie pociągnęła te ostatnie ofiary. Porządek udało się przywrócić dopiero, kiedy do Kielc między 16 a 17 dotarły posiłki KBW z Góry Kalwarii. Sposób, w jaki próbowano opanować sytuację na Plantach, dowodzi absolutnej indolencji i konfliktu, jaki istniał pomiędzy wszystkimi obecnymi dowódcami instytucji komunistycznych. I w zasadzie mamy bardzo szczegółowy raport wojskowego specjalisty, który analizuje te wszystkie błędy. W procesach, które miały miejsce jesienią, pociągnięci do odpowiedzialności był między innymi właśnie Sobczyński i uniewinniony. I zastępca, szef, czyli Wiktor Kuźnicki, szef Komendy Wojewódzkiej MO i jego zastępca. Kuźnicki został skazany, Gwiazdowicz też został uniewinniony, więc można powiedzieć, że sprawcy, ci, którzy odpowiadali za ten chaos, nie ponieśli odpowiedzialności. W pierwszym procesie zapadło 9 wyroków śmierci. W tym lipcowym procesie one zostały wykonane. Zapoznałam się z obszernym materiałem procesowym. Naprawdę znam te dokumenty i muszę powiedzieć, że nie jest prawdą chętnie powtarzana opinia, że te wyroki zapadły bezpodstawnie. Na pewno w tak krótkim czasie i przy tak niezaawansowanych środkach śledczych część dowodów można zakwalifikować jako niewystarczające, ale pozostałe były absolutnie jednoznaczne. Jesienne wyroki, w których skazano innych pogromszczyków, były już dużo łagodniejsze, bo władza postanowiła już nie karać tak surowo jak w tym pierwszym procesie, więc bardzo wielu, w tym między innymi milicjant Sendek, ten któremu, na którego konto właściwie trzeba zapisać cały pogrom, ponieważ on sformatował to zdarzenie, nazwał je, wpisał je w legendę o krwi. On na przykład został uniewinniony. Jest to więc proces, po którym rzeczywiście jeszcze pozostaje wiele do powiedzenia. Panie profesor, jeszcze takie pytanie uzupełniające, żeby opisać ten obraz. Ile było ofiar tego pogromu śmiertelnych? Ile osób było rannych? I dlaczego niektóre ofiary są anonimowe? Tak, to jest bardzo trudna sprawa, nawet po tak szczegółowym śledztwie i analizie, jaką przeprowadziłam ja w kwerendzie w Archiwum Kieleckim, wspomagał mnie wspomniany już dr Jarosław Dulewicz, nie udało nam się w sposób rozstrzygający przyporządkować tych arkuszy obdukcji, czyli oględzin ciała, ponieważ ciał nie otwierano, w związku z tym te oględziny stanowią tylko
stanowią powierzchowną ocenę konkretnych zwłok. Na przykład nie są w stanie one, na podstawie tej oceny nie można definitywnie powiedzieć, w jaki sposób zadano śmierć, ponieważ te rany o przyczynie śmierci tylko częściowo informują. Poza tym ciała były niestety zmasakrowane, w związku z tym część ran jest zupełnie nie do odczytania. Definitywnie nie można przyporządkować tych oględzin zwłok do list ofiar. My takimi listami posługiwaliśmy się kilkoma i zrobiliśmy, co w naszej mocy tylko było, żeby to zrobić. Ale niestety pośpiech związany z tymi oględzinami ciała, trzeba pamiętać, że to był lipiec, upał niesamowity, brak lodówek, chłodni do przechowywania tych ciał w szpitalu Świętego Aleksandra. Konieczność pogrzebu, żeby zachować zwyczaje pogrzebowe, jak najszybciej pochować zmarłych. Wszystko to sprawiło, że po prostu są definitywne aporie uniemożliwiające identyfikację części zwłok. Wszystkie wnioski, również ze wskazaniem na błędy i nierozstrzygalności, są w mojej książce, w tych zestawieniach, które umieściłam, i we wspomnianym artykule, który ukaże się w Skrypta Judaica. 42 osoby zginęły. Zginęło prawdopodobnie 40 żydowskich i 2 nieżydowskich Polaków. Sądząc po notatkach w rubryce, czy zwłoki były obrzezane, około 80 osób odniosło rany. Część zwłok, które tutaj liczymy, to były ofiary akcji pociągowej, która trwała tego dnia i w następnych godzinach w okolicy Kielc. To jest jedna z bardziej niewyjaśnionych akcji, ale prawdopodobnie jednak skoordynowanych akcji podziemia. O tym można przeczytać i w mojej książce, i w książkach innych historii. O co chodziło? To były też pogromy na Żydach, to po prostu podróżowali? Tak, te relacje są w mojej książce opisane. Chodziło o to, że niezidentyfikowane oddziały, w tym jeden zidentyfikowany, to był oddział Narodowych Sił Zbrojnych w okolicach Częstochowy, przeprowadzał rewizję w pociągach, szukał Żydów i tych, których albo pasażerowie wskazali, albo sami, którzy powiedzieli, że są Żydami, po prostu zabijano zimną krwią, wyłącznie za to, że są Żydami. Chciałam jeszcze słowo powiedzieć. Ja teraz pracuję nad książką o pogromie krakowskim, która będzie podobna jak ta, ale ukaże się dopiero w 2023 roku. W zasadzie wnioski, które już się zarysowały, pokazują niesamowite podobieństwo do pogromu kieleckiego, w sensie właśnie kadry Milicji Obywatelskiej w Krakowie, która bardzo przypomina tę Milicję Obywatelską w Kielcach. Chodziło o to, że służba w milicji pozwalała uniknąć służby wojskowej, która była dużo dłuższa. I chociaż podpisywano 3-letni okres pracy w milicji, często udawało się ten okres skrócić. W związku z tym do milicji szli wszyscy. Szli mordercy Żydów, szli ludzie z NSZ-u, szli wrogowie Żydów. Kadry komunistycznej milicji były tak słabe, że nie można było tego zweryfikować. W związku z tym to, co się dzieje na Kazimierzu Krakowskim, to jest jeszcze wyraźniejszy obraz niż to, co się dzieje w Kielcach. Chodzi po prostu o bandyterkę i rabunek. Na szczęście ofiar było mniej, bo tylko jedna, a w tym przypadku aż 42 osoby straciły życie. Panie profesorze, widzieliśmy zdjęcia z tego pogrzebu i materiał kroniki filmowej. To jednak wyglądało na to, że jednak był to spory szok dla przedstawicieli władzy, którzy chyba musieli jakoś zareagować, bo oczywiście znowu oczy świata zostały zwrócone na Polskę. I
Jakie były reakcje władz i autorytetów społecznych? Czy nawoływano do jakiegoś opamiętania się, wstrzemięźliwości i szacunku dla innych ludzi? Rzeczywiście władze państwowe musiały zareagować i zareagowały bardzo radykalnie. Co więcej, zareagowały radykalnie niejako wbrew czy też przeciwko nastrojom społecznym, które były bardzo antysemickie i wyrazem tych antysemickich nastrojów był fakt, że po wyroku w tym procesie, który miał miejsce między 9 a 11 lipca, a który zakończył się 9 wyrokami śmierci, 3 wysokimi wyrokami więzienia, doszło do wielu protestów społecznych, zwłaszcza silne były strajki w Łodzi. Były to strajki w obronie sprawców pogromu. Tymczasem władze zdecydowały się na zupełnie bezprecedensową kampanię propagandową o charakterze antyrasistowskim. I czegoś takiego absolutnie nie było. Wspominałem o tych falach pogromowych w okresie II Rzeczpospolitej. Wówczas generalnie sprawcy pogromów mogli czuć się bezkarni. Jeśli zapadały wyroki, to nawet zapadały wyroki skazujące członków żydowskiej samoobrony. Jaka była reakcja władz? Ona była antyrasistowska, ale równocześnie ona była silnie spolityzowana. Gomułka twierdził, że pogrom był wynikiem działań Narodowych Sił Zbrojnych i w ogóle reakcji, która poniosła klęskę w głosowaniu ludowym z 28 czerwca 1946 roku, które to głosowanie referendum miało pokazać skalę poparcia dla władz. Wiemy, że oczywiście to referendum było sfałszowane, aczkolwiek zgodnie z oczekiwaniami PPR-u głosowała już ponad 1/4 społeczeństwa, co pokazuje bardzo szybkie rozszerzanie się kręgu osób popierających władzę komunistyczną. W takim kontekście musimy widzieć poparcie też mniejszości żydowskiej dla tej władzy. To nie było tak, że tylko ta mniejszość i inne mniejszości popierały władzę komunistyczną. Już latem 1946 roku możemy mówić o poparciu 1/4 całego polskiego społeczeństwa. Jeśli chodzi o reakcje innych partii politycznych, już nie należących do partii satelickiej w stosunku do PPR-u, to ta reakcja była rozczarowująca. Mikołajczyk potępił pogrom jedynie słowami, że Polskie Stronnictwo Ludowe potępia wszelkie gwałty i zbrodnie popełniane na obywatelach, bez względu na ich stan i pochodzenie. Natomiast PSL nie rozpoczął żadnej kampanii przeciwko antysemityzmowi. Tak samo było ze Stronnictwem Pracy, które potępiło pogrom kielecki w swoim miesięczniku, to bardzo charakterystyczne, na 16 stronie w postaci 4-zdaniowej wzmianki. A przecież było to wydarzenie, którym żył cały kraj. Potępienie dla antysemityzmu nie miało miejsca również ze strony Kościoła katolickiego, wyjąwszy biskupa częstochowskiego Teodora Kubinę, który wydał zdecydowane oświadczenie w sprawie mordu rytualnego, stwierdzając jednoznacznie, że wszelkie twierdzenia na temat mordu są kłamstwem. To oświadczenie zostało podpisane również przez prezydenta Częstochowy i przewodniczącego Rady Narodowej. Ale to był wyjątek, ponieważ Kubina we wrześniu 1946 roku został potępiony przez innych biskupów na konferencji episkopatu. Jeśli chodzi o postawę prymasa Chlonda, to w oświadczeniu dla dziennikarzy amerykańskich z 11 lipca 1946 roku twierdził on, że stosunki polsko-żydowskie w okresie okupacji były bardzo dobre, co mijało się z prawdą, i twierdził, że to, że stosunki polsko-żydowskie się psują, za to ponosi odpowiedzialność przede wszystkim strona żydowska, popierająca władzę polskich komunistów.
Jakie było stanowisko organizacji antykomunistycznych, przede wszystkim organizacji Wolność i Niezawisłość? Ta organizacja określiła pogrom mianem komunistycznej prowokacji. Nie dość na tym, nadal w języku propagandy podziemia antykomunistycznego widzimy bardzo mocny komponent antysemicki, zarówno w ulotkach, jak i gazetkach wydawanych przez WiN, ale nawet w memorandum skierowanym jesienią 1946 roku do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, no mamy bez wątpienia rażące fragmenty antysemickie, demonizujące rzekomą władzę w Polsce żydowskich komunistów. I może skończę na jeszcze krótkim podsumowaniu stanowiska emigracji politycznej. W zasadzie wszystkie partie w Londynie stwierdziły, że pogrom był komunistyczną czy też ubecką prowokacją i to było stanowisko całej w zasadzie emigracji londyńskiej od prawicy aż po Polską Partię Socjalistyczną. A czy jacyś intelektualiści zabierali głos? Zabierali głos liczni intelektualiści. Tutaj zwłaszcza na uwagę zasługują artykuły, które ukazywały się w pismach lewicowej inteligencji, czyli na łamach Kuźnicy, na łamach Odrodzenia. Tam ta analiza polskiego antysemityzmu była mniej spolityzowana, mniej propagandowa niż wypowiedzi polityków lewicy i przede wszystkim tam dostrzegano i pisano o masowości postaw antysemickich polskiego społeczeństwa. Mniej interesujące były reakcje katolickiej inteligencji, na przykład na łamach Tygodnika Powszechnego ukazał się artykuł Stefanii Skwarczyńskiej, która pisała właśnie w myśl tego, o czym mówił Chląd, o rzekomo bardzo dobrych relacjach polsko-żydowskich, o bohaterstwie polskiego społeczeństwa ratującego Żydów w okresie II wojny światowej i domagała się od Żydów zaświadczenia o polskiej szlachetności, zaświadczenia wobec międzynarodowej opinii publicznej. Podobnie Stanisław Grabski na łamach Tygodnika Warszawskiego, pisma również katolickiego, również pisał o tych dobrych relacjach, a co więcej sugerował, zgodnie też z deklaracją prymasa Chlonda, że duża część odpowiedzialności za pogrom leży po stronie żydowskiej. No, ale te reakcje przyniosły pewne konsekwencje w postaci też emigracji Żydów z Polski. Pani doktor, jakie były konsekwencje tego wydarzenia kieleckiego i dla Żydów w Polsce ówcześnie i dla Polski jako takiej? Przede wszystkim, tak jak pani powiedziała, to wydarzenie rozpoczęło bardzo dużą emigrację z ziem polskich. Szacuje się, że około 100 tysięcy Żydów wyjechało, co stanowi 1/3 całej grupy, o której była wcześniej mowa. Natomiast z takich informacji, które trochę bardziej może to pomagają zrozumieć, to w 1945 roku, tak jak wspominałam, w Kielcach miało przebywać troszkę mniej niż 2000 Żydów, natomiast powtórzone badania w 1947 pozwoliły ustalić, że na stałe mieszkało tam 45 osób pochodzenia żydowskiego. Więc to jest skala samego wyjazdu z tego miasta. Jest jeszcze jeden bardzo istotny skutek, tylko to jest raczej temat na osobną książkę niż na krótkie spotkanie takie jak nasze dziś. To znaczy ten pogrom w pewien sposób ugruntował przekonanie panujące wśród Żydów o polskim antysemityzmie, o charakterze tego antysemityzmu i jest to pogląd, który do dziś można spotkać i został przeniesiony tak naprawdę do Izraela i jest niezwykle silny do tej pory.
co z kolei też nawiązuje no, do stosunków polsko-żydowskich i do 1989 roku i tak naprawdę odbija się nawet w dzisiejszych stosunkach. Więc jest to pogrom, którego pokłosie cały czas możemy obserwować. Pani profesor, po przeanalizowaniu tego zdarzenia pod dokładnym kątem, jak pani uważa, powinniśmy jako społeczeństwo pamiętać o ofiarach, które zginęły w taki sposób dosyć naprawdę tragiczny po wojnie, w takich wydarzeniach jak pogrom kielecki? Jak o tą pamięć zadbać? Ja osobiście jestem pod wrażeniem sposobu, w jaki rocznicę pogromu kieleckiego od wielu lat obchodzi Bogdan Białek w Kielcach. Ten spacer przez Kielce, spacer, do którego każdy może się przyłączyć. I ta grupa ludzi dobrej woli, którzy idą tego dnia przez Kielce na cmentarz, staje się coraz większa, mam nadzieję. Być może można byłoby wymyślić sposób, żeby nie będąc w Kielcach, dołączyć do tego spaceru, doceniając również tę inicjatywę, która kiedyś zebrała grupkę entuzjastów, a dzisiaj wokół Stowarzyszenia imienia Jana Karskiego w Kielcach, którego Bogdan Białek jest przewodniczącym, grupuje istotną część społeczeństwa obywatelskiego w tym mieście, która dba o pamięć ofiar. Ale myślę, że w tej sprawie do zrobienia jest dużo więcej, ponieważ są niepokojące znaki wskazujące na to, że wciąż lekceważy się legendę o krwi. Ja napisałam wcześniej książkę pod tytułem Legendę o krwi, o historii wątku, który spowodował śmierć tych 42 osób, a w historii śmierć dobrych kilku tysięcy osób, ponieważ legenda o krwi wracała za każdym razem, kiedy chciano się pozbyć Żydów z miasta. Wystarczyło rzucić plotkę, puścić tę plotkę, żeby nawet odległa gmina, tak było na przykład w Trydencie, tam oskarżono gminę we Frankfurcie, że część krwi pobranej od Szymona z Trydentu wysłano do Frankfurtu i w ten sposób można było zlikwidować konkurentów handlowych z gminy we Frankfurcie. Więc legenda o krwi ciągle jest niestety żywa. Bardzo mnie zmartwiła konkluzja debaty nad wykładami księdza profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Guza, ponieważ komisja, która pracowała, miała ocenić jego wypowiedzi, a on wyraźnie nie zna literatury dotyczącej legend o krwi i po prostu szerzył tę legendę. Komisja ta stwierdziła, że legenda o krwi jest wciąż nierozstrzygniętą częścią dyskursu naukowego. To nie jest prawda. Legenda o krwi jest legendą. Problem jest tylko taki, że w logice nie można udowodnić zdań negatywnych. To jest zasada logiki, więc nie możemy udowodnić, że czegoś nigdy nie było. Możemy tylko udowodnić, że coś miało miejsce i to nigdy nikomu się nie udało. Nigdy nikt nie udowodnił, że Żydzi gdziekolwiek, komukolwiek w ramach swoich praktyk pobierali krew jakiemukolwiek dziecku. Nigdy nikomu się to nie udało. Jest więc bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że to nie jest dyskurs naukowy. To jest rzecz, której nikt nie udowodnił. Nie jest to więc element dyskursu naukowego, tylko jest to legenda. Pod tym kątem myślę, że możemy już przejść do pytań od naszej publiczności, za które dziękujemy i zachęcamy, prosimy do zadawania, jeżeli państwo chcielibyście jeszcze o coś zapytać doprecyzowującego.
Mamy pytanie, czy Henio, a później Henryk Błaszczyk, czy kiedykolwiek zdementował podaną przez siebie informację, tą, która zainicjowała całą sprawę? Henryk Błaszczyk, co jest dokładnie opisane w mojej książce, za każdym razem, kiedy opowiadał, jak to właściwie było, podawał inną wersję. Ja tę wersję szczegółowo analizuję i właściwie muszę odesłać do rozdziału o Heniu w mojej książce. Ale czy się odciął i przeprosił? Nie. Henryk Błaszczyk jest tragiczną osobą, o której można powiedzieć, ponieważ on pod koniec życia był stróżem i pilnował szkoły, której posesja graniczy z dziedzińcem Plant. Można powiedzieć, że był to człowiek, który do końca życia pilnował miejsca zbrodni. Wydaje mi się, że tutaj zabrakło po prostu pracy pedagogicznej, autorytetów, które szanował. Mam na myśli przede wszystkim księży, którzy z nim rozmawiali i którzy opisali te rozmowy. Na przykład ksiądz Śledzianowski, który robi sobie z Henryka Błaszczyka żarty. Nawet ta rozmowa w jakiś sposób przekracza moim zdaniem tajemnicę spowiedzi. Natomiast zaniedbany jest tutaj ten element wychowawczy. Uświadomienie tej winy, którą jednak ten człowiek, będący wtedy dzieckiem, ale jednak ponosi. Mamy jeszcze pytanie takie. Czy mogą się Państwo odnieść do informacji zawartych w dwóch publikacjach Krzysztofa Konkolewskiego pod tytułem Umarły cmentarz? Wstęp do studiów nad wyjaśnieniem przyczyn i przebiegu morderstwa na Żydach 1 lipca 1946 roku. Pierwszego, ale tu powinno być czwartego, więc to jest pomyłka. Oraz Jana Śledzianowskiego pytania nad pogromem kieleckim, gdzie w świetle bezpośrednich relacji książka Konkolewskiego wnioskować można, że doszło jednak do prowokacji mającej na celu zdyskredytowanie Polaków w oczach Zachodu. Myśmy tutaj o tym rozmawiali. Ja bym pani profesor jednak poprosiła może pana profesora Grabskiego o głos. Jeśli chodzi o książkę Krzysztofa Konkolewskiego, to tam prowokacja kielecka ma być skorelowana z tematyką katyńską, jaka miała pojawić się w czasie rozpraw Międzynarodowego Trybunału w Norymberdze. Nie wydaje się ta teza w żaden sposób, powiedziałbym, godna jakiejś większej uwagi. Tak naprawdę ta problematyka katyńska pojawiła się kilkakrotnie w czasie posiedzeń Trybunału 4 lipca 1946 roku rozpoczynały się już mowy końcowe obrońców. Trudno jest, znaczy od wielu, wielu lat mamy do czynienia z tą tezą o prowokacji. Ona oczywiście ma kilka odmian. Czasami jest to prowokacja Urzędu Bezpieczeństwa, czasami jest to prowokacja syjonistów, czasami ma być to prowokacja podziemia. Już w roku 2001, kiedy IPN kończył swoje śledztwo nad sprawą pogromu kieleckiego, konkluzja tego śledztwa pod którą podpisał się prokurator Krzysztof Falkiewicz, brzmiała w ten sposób, że wydarzenia pogromowe w Kielcach miały charakter spontaniczny i były efektem splotu kilku nieszczęśliwych okoliczności, z których część miała charakter historyczny, a część współczesny. Innymi słowy, mimo ciągłej obecności tej tezy o prowokacji, nie ma absolutnie żadnych podstaw źródłowych.
żeby traktować ją nadal jako no, godną jakiegoś poważnego traktowania czy debaty. Wręcz przeciwnie, mamy mnóstwo dokumentów. No, największym kompendium oczywiście tych dokumentów jest drugi tom do pracy pani profesor Tokarskiej-Bakir Pod klątwą, gdzie mamy do czynienia ze zbiorem dokumentów no, mniej więcej 1000-stronicowych, które zadają kłam, które no, całkowicie pozwalają nam odrzucić tą tezę o jakiejkolwiek prowokacji. Oba źródła wykorzystuje w tak maksymalny sposób, jak tylko jest to możliwe, to znaczy zarówno książkę pana Krzysztofa Konkoleskiego, niestety ona była pisana już przez jego żonę, bo on zmarł przedtem, zanim się ukazała, i właściwie stanowi zbiór notatek, które zawierają ciekawe tezy, ale one no, pozostawiają wiele do życzenia. Zarówno książka Śledzianowskiego, jak i Konkoleskiego jest omawiana w mojej książce tak bardzo dokładnie, jak tylko to jest możliwe, wykorzystane. W jakich latach zostały napisane? Nie powiem pani w tej chwili dokładnie. To jest około. Śledzianowski, to są lata 80., a Konkoleski chyba to się ukazało w 96, mówi tutaj pan profesor, więc to są książki, które wiele obiecują, a nie spełniają tych obietnic w takim znaczeniu, w jakim dowody są pojmowane w nauce. One zawierają poszlaki. Jest jeszcze jedno pytanie, myślę, że to do pani profesor. Kim był ojciec Henryka Błaszczyka? Czy to ma znaczenie w tej historii? Tak, to ma duże znaczenie, ponieważ istniała hipoteza, ona została sfalsyfikowana, że był to informator UB. Ja odkryłam, że nazwisko Błaszczyk nosił również właściciel restauracji, knajpy po prostu kieleckiej, która znajdowała się naprzeciwko komisariatu przy Sienkiewicza 45, i to był informator UB. Natomiast Henryk Błaszczyk był człowiekiem niewiele wnoszącym do tej sprawy. Był człowiekiem, który starał się walczyć o swoje własne życie. Popijał mocno przy tym. Ojciec był Walenty, tak, nie Henryk. Walenty. Był ojcem licznej rodziny. Rodziny, która nie radziła sobie z wychowaniem dzieci, bo niektóre oddawali do ochronki. Więc jest to właściwie bardzo smutna opowieść o tym, jak ludzie, którzy się tego wcale nie spodziewali, awansowali do rangi bohaterów kulturowych i znowu stali się tam kimś zupełnie innym niż naprawdę byli. Ponieważ mi udostępniono, zrobił to Michał Chęciński, mój dobroczyńca, bo jeśli bym nie miała taśm, które mi przekazał ze swojego archiwum. Michał Chęciński był wielkim zwolennikiem tezy o prowokacji, choć całkowicie inaczej ją rozumiał niż tutaj o tym mówiliśmy. Inne są, bo ściśle biograficzne konteksty tego, że on w te hipotezy uwierzył. Gdyby mi nie przekazał tych materiałów, nie mogłabym usłyszeć, jak słabe są dowody na te hipotezy spiskowe. One są bardzo atrakcyjne, ponieważ hipoteza spiskowa po pierwsze uniewinnia Kielczan. To jest bardzo nieprzyjemne konfrontować się z taką zbrodnią w warunkach, o których pani dyrektor tu wspominała. Jest 46 rok. Żydowscy Polacy są najbardziej poszkodowaną grupą Polaków, jaką można sobie wyobrazić. To jest grupa, która nawet nie została zdziesiątkowana, ona została zniszczona w 90%. I ta grupa spotyka się z czymś takim jak pogrom kielecki. Dodam tu, żeby troszkę ulżyć sumieniu, że pogrom kielecki był mniej więcej 40. pogromem na tym tle,
który miał miejsce po wojnie. Ja napisałam taki duży tekst na ten temat, który jest na moim, na mojej stronie Akademia Edu. Ulgi. Nie przynosi ulgi, ale może wyjaśnić, jaka jest, może poprzeć tezę o potędze ciemnoty, bo pierwszy taki pogrom miał miejsce w 1943 roku w kraju altajskim. Zaraz po tym legenda przesuwała się jako iskra pogromowa, była na terenach dzisiejszej Ukrainy, pojawiła się na Węgrzech, na Słowacji, krążyła po Polsce, więc tych pogromów było 40 i wszystkie były wywołane tym samym przekonaniem, że Żydzi mordują na macę, a naprawdę to było związane oczywiście z problemami własnościowymi, bo chodziło o to, że ci Żydzi, których miało już nie być, przychodzili i mogli się upomnieć o swoje mieszkania i domy. Mamy pytanie o zeznania i znaczenie zeznań Hanki Alpert. Czy coś w tej sprawie tak można skomentować? Hanka Alpert, żona Jehiela Alperta, złożyła zaraz po pogromie zeznanie, które jest bardzo często powtarzane w kontekście hipotez spiskowych. To było zeznanie o tym, że żołnierze, którzy byli na piętrze, na drugim piętrze przy kibucu, przebierali się, zdejmowali mundury i przebierali się w cywilne ciuchy, czy odwrotnie. To zeznanie jest przytaczane w kontekście jeszcze strzelania z okien gmachu Przyplanty, co nigdy nie zostało udowodnione, że miało miejsce. A jeśli takie strzały padły, nigdy nie zostało udowodnione, że pochodziły one, że były związane jak gdyby z tym, żeby sprowokować tłum do wejścia do wnętrza. Hanka Alpert miała wiele okazji, żeby to zeznanie powtórzyć i nigdy, a podobnie jak jej mąż Jehiel Alpert, miała okazję zrobić to na przykład w Izraelu wobec prokuratora polskiego Mieleckiego, który został tam wysłany w ramach drugiego śledztwa Kieleckiego. Nigdy do tego nie wróciła. Tych wątków nie podniósł również Jehiel Alpert, który prawie przez cały czas był z nią. W związku z tym ten element przebierania się w te ciuchy można wyjaśnić dużo prościej niż prowokacją. Tak mianowicie, że chodziło po prostu o to, żeby pod mundur żołnierz, który chciał zrabować odzież, nałożył tyle ubrań, ile tylko mógł wynieść na sobie. Nie chodziło wcale o ten element prowokacji, przebierania się, który był to odczytany, tylko o element kradzieży, z którym na plantach wszyscy mieli do czynienia. Zresztą sama Hanka Alpert mówi w innym momencie tego zeznania w 1946 roku, i ja wtedy do niego mówię, pan ma na sobie koszulę męża mojego. Dokładnie cytuję ten fragment. Ponieważ on się przebrał w ubranie Hila Alperta. Tak więc proponuję, żeby przy każdym powtórzeniu tego rodzaju sensacyjnych materiałów zastosować raczej tak zwaną hipotezę Ockhama, czyli rezygnować z bardziej rozbudowanych hipotez na rzecz prostszych, tak jak właśnie tutaj proponuję. Dziękuję. Myślę, że w ciągu tej półtorej godziny nie udało nam się rozwikłać wszystkich szczegółów dotyczących tego smutnego wydarzenia. Natomiast powstała wokół tego już duża literatura naukowa, która bardzo dokładnie analizuje przebieg i konsekwencje tego pogromu. Bardzo chciałam Państwu podziękować za udział w naszej rozmowie. Jeżeli mogę zacytować już tutaj przywoływanego Bogdana Białka, który w Kielcach prowadzi Stowarzyszenia imienia Jana Karskiego, chodźcie na planty, w takim sensie, żeby pozytywnie uczcić pamięć i zastanowić się nad tym dziedzictwem Kielczan i jakoś spróbować skonfrontować się z tą historią i też podjąć takie zobowiązanie
pozytywne dla nas, dla naszych relacji międzyludzkich. W Kielcach 4 lipca o godzinie 12 na plantach 7 wyrusza pochód, do którego można się przyłączyć. A my zapraszamy Państwa na kolejny czwartek na Tłomackiem 8 lipca o godzinie 18, w którym będziemy konfrontować kolejną rocznicę bardzo ważną, bo to jest 80. rocznica z kolei wydarzeń w Jedwabnem. I będziemy chcieli też przeanalizować to, co wiadomo, podsumować wiedzę historyków, ale też odnieść się do funkcji, jaką pełni pamięć w naszym społeczeństwie. I mogę też Państwu obiecać bardzo ciekawych rozmówców. Dziękujemy Państwu bardzo i też mieliśmy pytania, które w pewien sposób dotyczyły wydarzeń w 1941 roku, o których wspominał profesor Grabski, i do tych pytań odniesiemy się 8 lipca, więc bardzo Państwa zapraszam na naszą kolejną audycję. Dziękuję uprzejmie.